Tak, oczywiście jest proces legislacyjny. My będziemy rozmawiali na temat ostatecznego kształtu projektu. No ja nie wykluczam, że zmiany zostaną jakieś wprowadzone. To jest normalne w procesie legislacyjnym. Natomiast musi być sytuacja przejrzysta, jasna dla wszystkich, że jeżeli ktoś z sędziów podważa status innego sędziego, czyli zastanawia się, że jeżeli ktoś wydał wyrok i był w pierwszej instancji, a on orzeka w drugiej instancji, jeżeli w całym procesie nominacyjnym jego zdaniem pojawiła się Krajowa Rada Sądownictwa i on uznaje, że to nie jest niezależny organ i uznaje, że prezydent nie miał prawa powołać danej osoby na sędziego i w ten sposób kwestionuje orzeczenie wydane przez tego sędziego, to znaczy, że uderza w filar całego państwa. To jest destrukcja, bo nie może sędzia podważyć statusu innego sędziego. Ja o tym mówię już od dobrych dwóch tygodni, gdy po raz pierwszy zdarzyła się taka sytuacja w Olsztynie, gdzie jeden z sędziów dokładnie to zrobił. Nie możemy dopuścić do takiej analizy. Wobec tego zmienione są przepisy w tym zakresie. To będzie bardzo ciężki delikt dyscyplinarny i tutaj grozić będzie za to, za podważanie statusu innego sędziego, czy za podważanie tutaj także pozycji innych organów konstytucyjnych, nawet wykluczenie z zawodu sędziego. Natomiast to nie jest nic odkrywczego. No, każde państwo musi się bronić przed takimi działaniami, które mają gdzieś tam tło, niestety, anarchizujące nasze życie publiczne. Nie może być takiej sytuacji, absolutnie. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Małgorzata Gerzdorf, w oświadczeniu zaapelowała, cytuję, aby ostatecznie zaniechać nienawiści do sędziów i sądów jako broni w walce o władzę. Nawiązanie do projektu zaznaczyła, że znajdujemy się w nim godną kontynuację bezprawia lat 80. minionego stulecia. Także patrząc na wpis na Twitterze Donalda Tuska, który zamieścił tam fragment swojej książki, cytuję, wszędzie tam, gdzie ogrody lazurowe, jak się budowały, to za kierownika na firmę Łuczbud stroiła, budowała. Łuczbud z Radomia. Przyszedł facet zwany Świnią i chciał pieniądze, bo mu się należało, a kierownik nie chciał mu zapłacić. To więc groził pobiciem, no nie wiem, czy nawet nie zabiciem, że tam Rysia poleciał. Mówi, dzwoń, dzwoń tutaj do firmy, masz tu przycisk. To nic nie działa, Rysia nie daje rady. Dzwonili na policję i z kierownictwa, policja nie chce przyjechać. Ja potem zacząłem dzwonić na policję, w końcu ta policja przyjechała, że dziecko policyjne, że ja dzwonię na A, nazwisko, na A. Oni zrozumieli, aha, AW, no to że dziecko policyjne dzwoni. No i ta policja przyjechała, brama otwarta, a ja mówię, biegnę, proszę za mną, tutaj do tej wódki tu na górę, gdzie są kierownicy. No i tam policja wbiegła, śledcza. No ale po prostu oni powinni aresztować tego pracownika, który jest nazywany Świnią. Ale oni woleli nie aresztować, żeby po prostu coś się działo, być może źle, bo na pewno niedobrze. Żeby coś się działo, no i tyle. Oddzielne mimo wszystko, żeby nie było tak, że wymiar sprawiedliwości jest kształtowany tak, jak to było w tamtych czasach. Natomiast pani Gerzdorf, pani profesor Gerzdorf, no, ona nawet w swoim oświadczeniu wezwała, wie pan, wie ojciec, wezwała z sędziów Izby Dyscyplinarnej, żeby nie orzekali. Ani nie przywołała podstawy prawnej, bo nie ma takiej podstawy prawnej. Z jednej strony pani profesor mówi o tym, że nie wolno naruszać niezawisłości sędziowskiej, a z drugiej sama to robi. Nie można czegoś takiego robić. Jest Izba Dyscyplinarna, ona została wskazana, ustawodawca wskazał, że powinna być. Jest określona liczba członków, oni zajmują ważną pozycję w systemie. Nie można Izba Dyscyplinarna, to już powinna sobie podziękować. A to baba ma wielki łeb jak u Mareczka, wiesz, z Karczewia. Łeb jak u Mareczka z Karczewia. Taki, no debilka, oczy malutkie, zobacz, debilka. Co? Ja tego Pawełka Kopyńskiego znam, to zresztą dałem. Fajny ten, matka go do Szczecina wywiozła, bo miała już spokój, musiała przecież wyjść za mąż. Wzięła jakiegoś ślepego kulawego, teraz na wózku inwalidzkim wozi. No ale tego Pawełka ze swoim Dauna wywiozła gdzieś do Szczecina. No ten Mareczek to przecież to jest jego kolega. Są koledzy z Piaseczka, Mareczek z Karczewia. No.
Tutaj Gelsdorf też ze swoim dał nam wielki łeb jak sklep, wiesz, małe oczy. Wielki łeb jak sklep, małe oczy. Ze swoim dał nam. Daj spokój, kupa śmiechu, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Conchita, Barbie Baby Langstrom Extra. O Sędzinie mówiliśmy Gelsdorf.